Gra polega na jeżdżeniu wojskową ciężarówką i zaliczaniu zróżnicowanych, często bezsensownych i kiepsko wyglądających zadaniach, które wymyśliłby nawet szympans. Już na samym początku gry mamy bardzo ciekawą sytuację, w której jeden wojskowy robi dobrze plecami drugiemu, cisnąc ostro przy tym pompki. Dwa w jednym. No ale ćwiczenia same w sobie mają ostre, skoro wpompowali się aż w ziemię. Nie wspominając już o kretyńskim sterowaniu, z którym musimy sobie jakoś poradzić, to bardzo denerwują nagłe pauzy, kiedy najeżdżamy na punkt kontrolny. Wow, czekaj. Czy to gówno narysowane w Paincie to minimapa? Całe życie myślałem, że minimapa jest ruchoma i widoczna cały czas gdzieś w rogu ekranu. Więc ci, co tak robią, muszą być naprawdę amatorami.